Cześć, witajcie na moim kanale. Nie pytajcie, po co mam słomki na palcach, ale wymyślam sobie taki dziwny challenge, że będę do 20 z tymi słomkami, jest godzina 12. Gorsze będzie wyciąganie tego auta. Bo to jest auto. A, błonię. Dobra, pokażę wam, co to jest. To jest takie autko. O, tak ono wygląda. To sobie już chowamy. Zobaczmy, co jest tutaj w ósemce. O nie, ten kalendarz jest jeszcze gorszy. Mamy bombkę. Wezmę was. Boże, coś mi się kliknęło. Tutaj taka bombeczka. Nie wiem, czy ją widzicie. Bo nie odwracam w sobie. O. Okej. I nie wiemy, czy uda mi się tymi szponami nagrywać. Chyba je ściągnę u prawej ręki, bo za chwilę je założę. Nie martwcie się, ale muszę coś znaleźć. Bo ogólnie to jest koniec już z tymi takimi rzeczami do pokoju, typu takie łańcuchy, te inne, które widzieliście. Pokażę wam, jakiego fajnego kocyka obczaiłam. O, ten jest fajny kocyk. Muszę się tylko odpalić, a internet mi nie dopisuje. I wam za chwilę pokażę. Taki kocyk, tak on wygląda, za jedyne 55 zł 99 groszy. Myślę, że się opłaca, bo jest ładne i na pewno udekoruję wasz pokój, żeby nie było takiej pościeli jak tutaj, widzicie w tym lustrze, takiej mało świątecznej, ale można też wziąć sobie kocyk, żeby było bardziej świątecznie. Teraz znajdźmy sobie może bluzy. Jakieś bluzy świąteczne, bo wiecie, żeby nie wyjść tak jak ja w dziwnej bluzie. Bluza świąteczna. Za chwilę wam. Za 70 zł. Myślę, że też fajna. Ta bombka akurat jest droga, bo ona kosztuje 120 zł. Nie wiem, czy ktoś by chciał taką drogą bombkę. Na pewno nie ja. Znaczy chyba ładna. Zależy, kto co woli. Takie coś. Pokażę wam jeszcze inne bombki. Na przykład takie bombeczki, o, takie różowe, ich koszt 55 zł. Można też wziąć jakieś takie tradycyjne, takie typu czerwone. Też takie mam ogólnie jutro. Chyba też zamiast takich zakupów, które wam pokażę, co można sobie kupić fajnego do pokoju. W ogóle różne rzeczy, to pojedziemy chyba po choinkę. Albo po lampki, więc wtedy coś tam fajnego kupimy i będzie hol zakupowy. Dobra, mamy też takie bombunie, o, takie fioletowe, też bardzo ładne. Zależy, jakie wolicie, czy złote, czy srebrne, czy jakie. O, jeszcze jest taki fajny, taki ciasteczkowy, też wygląda. Jest naprawdę bardzo dużo tych bombek, więc do wyboru, do koloru. Ja wam pokazuję takie, które mi wpadną w oko, jakieś ładne. Na przykład też, Boziu. O, takie. Więc jutro albo jedziemy po lampki, albo po choinkę. Zobaczymy. Albo nie pojedziemy, zobaczymy. Też takie najzwyklejsze białe, też można je udekorować. W ogóle to nie jest świąteczna ozdoba, chociaż nie wiem. Taka ryba znalazłam, bardzo fajna, mi się podoba. Taka dziwna, nietypowa. Jeszcze na przykład są takie szare bombusie. O, tu. No, tu. Znajdźmy sobie coś jeszcze, może znajdziemy coś fajnego. Jakieś łańcuchy na choinkę, bo na pewno takich nie zrobicie, takich jak ja, bo pewnie wam się nie będzie chciało, bo nie. Ja to pokazuję. O, taki, bo nie. Dobra, aczkolwiek tam obok tej huśtawki, czy tam gruszki, co tam woli. Choinkowe też mogą być. Patrzcie, na przykład grafika. No. Dobra, taki zielony, bardzo ładny. O, taki. Też jest bardzo ładny. Różne są łańcuchy świąteczne. Jakiś taki szary. O, lampki jakieś takie fajne, złote znalazłam też. O, tak one wyglądają, też bardzo fajne, za 100 zł. Może nie aż tak tanie, no ale jakieś są.
Tutaj jeszcze taki mamy fajny łańcuszek. No naprawdę różne są, jakieś też kolorowe. Ale myślę, że takie tradycyjne to są białe, srebrne, czy coś takiego. Jeszcze tutaj mamy jakiś ciekawy. O, na przykład też są takie fajne, nie wiem czy to są takie o, ale ładne są. O, te są ładne, tylko że to kosztuje teraz 123 zł, o takie coś, jest bardzo ładne. Więc to chyba tyle w dzisiejszym odcinku, pokazałam wam trochę rzeczy. Więc jeśli wam się podobało, już zakładam też szpony, żeby nie było, że mój challenge zmarnowany. I tak, już to tyle, jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, dajcie komentarz. No i to tyle, do jutra, pa!